Okazuje się, że czytanie dzieciom wcale nie jest takie proste, o czym przekonali się poseł Mieczysław Łuczak i wiceburmistrz Wielunia Magdalena Nowicka, którzy wzięli udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom. Myślę, że Polska czytała i czyta dzieciom. Tak to powinno brzmieć, bo jako dziadek sam czytam bajki dla swoich wnucząt. Ja myślę, że nie będę odosobniona w ocenie tej kampanii, która moim zdaniem jest bardzo wysoka. Jest to kampania bardzo potrzebna, bardzo ciekawa, no i niezwykle wdzięczna, bo dotyczy dzieciaków. Najważniejsze to wybrać odpowiedni tekst i wiedzieć, w jaki sposób go zinterpretować, żeby zainteresować małego, wymagającego słuchacza. Z kubła jednym susem wyskakuje mały kotek. Mopsik aż przeciera oczy ze zdumienia. Przecież to ty jesteś czarno-biały zupełnie jak ja. Wiesz co? Mówi kotek. Nie tylko my dwaj mamy takie łaty. I prowadzi Mopsika do ogrodu zoologicznego, gdzie żyje dużo różnych zwierząt. To się pozornie wydaje, jak tego się nie robi. A w domu można czytać, człowiek czyta to bez tremy, normalnie, bo wnuczek przymyka oko, czy wnuczka, zaczyna zasypiać, a tu przychodzi się czytać bajki słuchaczom, którzy są bardzo wymagający, bo przecież te dzieci, sama pani widziała, te dzieci w bardzo różny sposób przyjmują bajki. Mówi się tytuł, część krzyczy tak, część mówi nie. No, zrobiłem głosowanie, no niestety. Większość jak w Sejmie. Rację, tak, w Sejmie. No, a słuchacz jest wymagający, bo nie da się tego przeczytać tak od sobie, bo on wymaga i obserwuje bacznie mimiki, mimikę twarzy, akcentowanie, nawet gestykulację. To jest bardzo wrażliwy słuchacz. Oto historia dwóch zaprzyjaźnionych myszek. Jedna mieszkała w mieście, druga na wsi. Pewnego razu postanowiły spędzić ze sobą kilka dni. Przyjedź do mnie na wiosnę, myszka wiejska zaprosiła przez telefon myszkę z miasta. Na wsi, jak pogoda dopisze, jest zielono i ślicznie. Spędzimy razem miło czas. Świetny pomysł, zawołała do słuchawki myszka z miasta. Przyjadę do ciebie w kwietniu. Kiedy nadeszła wiosna, tak jak postanowiły, myszka miejska przyjechała na wieś, by pobyć trochę ze swoją przyjaciółką. To moja pierwsza, mój debiut właściwie, jeżeli chodzi o czytanie bajek, a wiadomo, że dzieciaki są bardzo wymagające, ale też no, widać na ich twarzach duże zainteresowanie, uśmiech, także mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Co pani wybrała? Wybrałam kilka bajek z książek Opowiadamy bajki i przygody na wsi. Myślę, że spodoba się to dzieciakom. Mam nadzieję, że jeszcze nie słyszały tych bajek, nikt im nie czytał. Starałam się wybrać takie bajki, które mają jakieś przesłanie. Nie są zbyt długie, żeby można było przykuć uwagę do danej historii, ale też mają na końcu jakiś morał. Obchody Tygodnia Bibliotek były okazją do przypomnienia idei kampanii Cała Polska czyta dzieciom. To jest akcja, która zrodziła się dokładnie 10 lat temu, w 2001 roku, z inicjatywy pani Ireny Koźmińskiej, prezes Fundacji ABC21. I o co chodzi w tym programie, w tej inicjatywie? Chodzi o to, żeby uświadomić nam, dorosłym, że takie spotkania jak dzisiejsze, czyli głośne czytanie, 20-minutowe, codzienne czytanie książek dla dzieci, znacznie wpływa na wasz rozwój. My dorośli mówimy emocjonalny. Ale o co również chodzi w trakcie takich spotkań? O to, żeby was zachęcić do czytania książek w przyszłości. Zaproszeni goście nie zapomnieli o tym, że oprócz bajek dzieci uwielbiają też słodycze. Owocowych lizaków nie zabrakło dla nikogo.